O moim proteście wie, co bardzo ważne, prezes Rady Ministrów, to znaczy jego powód, podmiot protestu, albowiem pismo to właśnie z 18 sierpnia 2021 roku, którym poinformowałem go o przyczynach tego protestu i wzywam go do złożenia rezygnacji z urzędu prezesa Rady Ministrów. Ja teraz prezentuję tylko dwie strony tego pisma. Wpłynęło i tutaj proszę, macie Państwo potwierdzenie odbioru do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 19 sierpnia 2021 roku. Także przyczyna mojego protestu prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wie o nim, o tym proteście. Jeśli nie zrezygnuje z pełnienia funkcji prezesa Rady Ministrów, no to będzie to oznaczało po prostu znęcanie się li tylko przez niego nade mną, nad moją rodziną. To, że powinien zrezygnować, bo popełnił przestępstwo, jest oczywiste. Zupełnie niedawno on sam mówił, że zero tolerancji dla sprawców wszystkich przestępstw okołoszczepieniowych, no ale przecież nie tylko sprawcy przestępstw okołoszczepieniowych podlegają rygorom dotyczącym praworządności w Polsce. Zupełnie niedawno zresztą po ataku na tak zwany mobilny punkt sprzedaży politycy PiS-u mówili koniec cackania się z przestępcami. Rozumiem, że wszystkimi.